Od 1 lipca w całej Polsce obowiązują już zasady nowej polityki gospodarowania odpadami. Według niej każdy, kto złożył deklarację, powinien otrzymać od miasta worki na segregację i kubły na śmieci. Jednak nie wszyscy je otrzymali. Z moich informacji wynika, że spółka Remondis rozpoczęła proces wysyłki worków w ubiegłym tygodniu w środę. Spółka MPO na Prawobrzeżu w piątek rozpoczęła i przez weekend większość tak naprawdę nieruchomości na Prawobrzeżu worki otrzymała, a Sita Jantra i Umar będą to realizowały w tym tygodniu wraz z pierwszymi odbiorami z nieruchomości jednorodzinnych odpadów zmieszanych. Także do końca tygodnia wszystkie worki powinny znaleźć się w tych nieruchomościach, które zadeklarowały wolę segregowania. Mimo że ustawa weszła już w życie, nie do końca jeszcze spełnione są jej wymogi. Jak podkreślano, właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali jeszcze worków na śmieci czy kubłów, nie będą w żaden sposób na razie karani za brak segregacji. Jednak zaznaczano również, że można dbać o segregację na własną rękę, korzystając tymczasowo z dostępnych kubów czy worków. Na pewno otrzymujemy sygnały, że nie wszyscy wiedzą wszystko o segregowaniu, ale tak jak wielokrotnie informowaliśmy, to jest pewien proces, którego będziemy się uczyć. I podstawowe zasady obejmujące te frakcje główne, czyli papieru, szkła, tworzyw, dla wszystkich są jasne. Jest wiele pytań bardzo szczegółowych o konkretne odpady i na te pytania staramy się odpowiadać, zarówno poprzez informowanie na stronie internetowej dedykowanym zmianom o tym, co jest w zakresie segregacji wymagane, a co jest tylko mitem. Wielu mieszkańców bloków i kamienic do tej pory nie wie, w jaki sposób należy segregować śmieci i gdzie je wyrzucać. Właściciele domów wciąż czekają na kubły na śmieci. Sytuacja nie wygląda najlepiej w wielu miastach w Polsce i również w Szczecinie.